Archidiecezja lwowska otrzymała dwóch nowych diakonów. Biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa udzielił święceń diakonatu Jurijowi Olejnikowi i Romanu Tymaniu, studentom 5 roku Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa we Lwowie-Brzuchowicach. W sobotę 4 maja święcenie diakonatu w swojej rodzinnej parafii apostołów Piotra i Pawła we wsi Białobożnica przyjął kleryk Jurij Olejnik, a w niedzielę 5 maja diakonem został Roman Tymań, kleryk z parafii w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Rutkach. Zgodnie z tradycją, święcenia diakonatu odbywają się w rodzimych parafiach seminarzystów, aby wspólnota, w której dorastali i rozeznawali swoje powołanie, mogła w pełni przeżyć radość z tego wydarzenia. Diakonat jest ostatnim etapem formacji na drodze do kapłaństwa. Święcenia włączają kandydatów do hierarchii Kościoła i do kapłaństwa samego Jezusa Chrystusa. Przyjmując stopień diakonatu, seminarzyści złożyli przysięgę wierności, czci i posłuszeństwa Ojcu Świętemu i swemu biskupowi, ordynariuszowi. Na mocy tych święceń diakoni stają się osobami duchowymi, powołanymi do służby kościelnej i wierze. Będą udzielać sakramentu chrztu świętego, udzielać komunii świętej, asystować małżonkom przy zawarciu sakramentu małżeństwa, celebrować pogrzeby, głosić Słowo Boże, uczyć dzieci i młodzież katechizmu. Aby być dobrym sługą Bożym, trzeba mieć wielkie serce, kochać Boga, kochać ludzi, do których Bóg cię posyła. A do tego trzeba stale trwać w żywej relacji z Bogiem i przyjmować ją jako dar i łaskę, a nie tylko obowiązek. Zgodnie z tradycją, to proboszcz parafii pomaga nowo wyświęconym diakonom nałożyć stułę i dalmatykę, natomiast diakonowi Romanowi Tymaniowi w ubraniu szat diakońskich pomagał jego starszy brat, już ksiądz, wikariusz Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie, Jan Tymań. Zaznaczę, że na dzień dzisiejszy w archidiecezji lwowskiej jest 6 diakonów, z czego 4 wkrótce przystąpi do otrzymania święceń prezbiteratu. Twoja pomoc towarzyszy sakramentalnej czynności, którą będziemy pełnić. Ty, pozostając niezmienny, wszystko odnawiasz i całym stworzeniem kierujesz przez swoje słowo, moc i mądrość. Cielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać. Nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczać. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście będzie wydane. Już tyle powołań, dzisiaj po raz kolejny mamy święcenia diakonatu i za kilka tygodni będziemy przeżywać święcenia prezbiteratu i też będziemy mieli 2 diakonów święconych na kapłanów z tej parafii. Jest to na pewno wielka łaska, którą Pan Bóg daje tutaj w waszej wspólnocie rudeckiej.